Nokia miała niesamowitą infrastrukturę, naprawdę. Ilość biur projektowych, ilość ludzi pracujących A, nad kolejnymi olbrzymie. smartfonami była po prostu ogromna i oni tę infrastrukturę stracili. Teraz się zrobiła moda na dwa wielgach, na obiektywy. Bez względu na to, co tam w środku siedzi, jaka matryca. Ja mówię, producenci powinni nas zatrudnić gdzieś w działach marketingu kreatywnego po prostu. Bylibyśmy dwoma dyrektorami kreatywnymi i podpowiadalibyśmy, co jak opisywać. Cześć, witajcie. Cześć, jakieś niesamowite problemy techniczne dzisiaj mam po prostu. Ja podejrzewam, że to jednak Zoom się zbiesił i przestał zrozumieć, co moja kamera do niego mówi, ale no cóż, weźmy się, cześć, fajnie, że jesteście i zróbmy dzisiaj Plamy na coś. słońcu. Plamy na słońcu. Zacznijmy może od Nokii, która się wysypała po prostu tyloma telefonami, że głowa Ach, boli. no. Najlepsze jest, słuchajcie, to jakim szacunkiem producent darzy swoich nabywców, użytkowników, dlatego że co prawda te telefony są, no one niby na stronach nawet występują, ale co z tego, jak nie ma ich danych? Jak No się nikt po co specyfikacji. dane? No właśnie, po co dane? Wiadomo na przykład, słuchajcie, że Nokia wrzuciła jakby dwie nowe wersje swoich feature foników Nokia 110 4G i Nokia 105 4G. Tylko że, żeby zrozumieć na przykład, czym różnią się od poprzednich, które nazywają się identycznie zupełnie, to trzeba po prostu stawać na głowie i nie wiem, co robić, bo jest to prawie, że niemalże niemożliwe. No, bateriami się różnią z tego, co widziałem. Tak, różnią się bateriami, różnią się tym na przykład, że mają IPS-owe wyświetlacze. O, no to jest też dobra zmiana. Bo Aczkolwiek. 105 i 110 miały zwykłe TFT, a w tej chwili Nokia, HMD zapowiada, że będzie IPS. No to będzie trochę coś może widać w końcu na tych wyświetlaczach, ale po co tu podawać dane, jak tu w zasadzie no nie ma o czym gadać? Telefon ma wyświetlacz? Ma. Klawiszki ma? Ma. Można z niego dzwonić? No można. No i co tu więcej chcieć? Dalibóg, że ma odtwarzacz MP3, radyjko, ten jeden to ma nawet aparat fotograficzny jakiś. Nie podali, jaki to pewnie VGA. Najlepsze jest to, że owszem, są na przykład instrukcje obsługi do tych telefoników, dlatego u nas w katalogu można sobie tam kliknąć w link do instrukcji obsługi, z którego też się człowiek dużo nie dowie, z której też się człowiek dużo nie dowie, bo HMD instrukcje obsługi produkuje, jakie produkuje. Może rzeczywiście dla takich telefoników nie warto się po prostu Po co? jakby starać bardzo mocno i to jest okej, zwyczajnie. W każdym razie te telefoniki są, a oprócz tych telefoników jest jeszcze Nokia C32 i Nokia C22. Tak, one były anonsowane już na MWC i ja to bym najchętniej spuścił nad nimi zasłonę milczenia, bo to nie są, kurczę, wybitne smartfony, tak. To znaczy tutaj znowu podobnie jak zazwyczaj marudzimy, można marudzić na temat RAMu, bo 22 w najwyższej konfiguracji ma 3 giga. W normalnej ma 2, natomiast to 32 ma 3 giga, a w najwyższej konfiguracji 4 giga. Witki opadywują. Ach. Tak Tak poza mocno. tym to są po prostu niskopółkowe smartfony z baterią 5000 mAh, tam wyświetlacz jest 6,5 cala w No, obu. HDMI. No tylko, że kurczę, ze względu na tę pamięć, no to właściwie nie bardzo jest o czym mówić, no. No nie, no tu się nie da nic powiedzieć o tym, bo kurczę, no omijajcie smartfony, które mają mniej niż 4 GB RAM-u. Po prostu. I tyle. Bez względu na to, jakby były zachwalane przez producenta. I serio. Chociaż, kurczę, no mam w tej chwili w testach smartfon, który ma 4 GB RAM-u. Ja się też z nim męczę. Oj, uwierzcie mi, że mam ochotę nim ciepnąć o ziemię raz po raz. Także czasem nawet i te minimalne 4 GB RAM-u nie gwarantują, że urządzenie będzie dobrze działało, jeżeli optymalizacja leży i kwiczy i robi pod siebie. No. 4 giga RAM-u jest dla tych, którzy mają stare telefony z 4 giga RAM-u i jeszcze na tych starych telefonach nie korzystają z nowych aplikacji, na przykład społecznościowych albo różnych innych. Dobrze, dobra. I wtedy nie powinno być problemu, chociaż sama Tak. przeglądarka potrafi też takiego smartfona w tej chwili zabić. No, Chyba, że się szczególnie nie wiem. jak zapomina karty pozamykać. W tej chwili niestety nawet Opera już nie jest gwarancją tego, że smartfon będzie działał jak przeciąg w internecie. Przykra sprawa.
No dobra, No ale skopaliśmy są na pytanie. alternatywy, tak? No są No są. alternatywy, ja nie będę w tej chwili wspomniałem o operze, dlatego że opera była takim popularną alternatywą dla przeglądarek instalowanych w smartfonach. Natomiast są w tej chwili przeglądarki, które oczywiście zużywają mniej zasobów systemowych, warto takie zainstalować, znaleźć najpierw. Nie polecam, bo nie będę reklamował. Nie No będę nie, i koniec. ale Płacą nam czy warto co? poszukać samemu, wypróbować, bo może na przykład będzie jakiś interfejs wam odpowiadał i już, tak? A poza tym będziecie mieli luzik na przykład od reklam, trochę bardziej prywatność zachowaną i tak dalej. Z tym, że ja polecam bardzo najpierw się zapoznać z opisem tych przeglądarek, Dokładnie i z poczytać opinią. opinie w necie, dlatego że ja nie polecam tak naprawdę nie dlatego, że nie chcę polecić, tylko dlatego, że korzystanie z przeglądarek alternatywnych wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem, tak? I to ryzyko nie musi wypływać stąd, jakby kto w tej chwili te przeglądarki robi, bo niektóre bywają open source'owe. Natomiast ryzyko wynika stąd, kto te przeglądarki przejmie po drodze i użytkownik się o tym nie dowie i nagle może się rozczarować bardzo. No ale są, no, warto po prostu poszukać i samemu coś znaleźć sensownego. Otóż to. Ja dzisiaj jeszcze jedną Nokię dodałem, O, tą bo wytrzymałe. ona wypłynęła u Quanta wczoraj na przykład z renderami, z tym, że jak poszukałem, to się okazało, że Nokii XR30 to chyba nie ma. No i dobrze poszukałem, bo się okazało, że dzisiaj Quant również zmienił zdanie. To nie jest Nokia XR30, tylko Nokia XR21. I jest ona następcą takiego taphona nokiowego, który ze 2 lata temu, zdaje się, wylądował na rynku i nie Tak jest. reprezentował sobą niczego genialnego. Natomiast no, jest taphonem pod marką Nokia, tak. Ma to w IP68, ma oczywiście ochronę przed upadkiem, przed udarem. Natomiast nie wiem, powiem szczerze, dlatego że dane są w tej chwili jeszcze bardzo niepewne, czy ma na przykład ładowanie bezprzewodowe, tak No jak nie, poprzednik. raczej bym się nie spodziewał, chociaż diabli wiedzą, no. Znaczy poprzednik miał, stąd wiesz, stąd moje podejrzenie, że być może się Wiesz, pojawi, ale. cenę, patrzmy, bo Roland jeszcze podaje cenę. $500, czyli trochę ponad 2000, 2075 na tą chwilę. No tak, bo ona wypłynęła w sklepie tak naprawdę. Ona Tak, wypłynęła w jednym ze sklepów. i wiesz, no, ciężko wyczuć, ale może być tak, że okroili ten telefon z czegoś, czego na razie nie widzimy, i tak sobie układam te klocki po prostu, że może to być właśnie bezprzewodówka. Jak znam Chińczyków różnych, szczególnie również spod marki HMD, to może się okazać, że rzeczywiście ten model, który jest niby kontynuacją, może być w rezultacie troszeczkę biedniejszy. No. To dobrego, co można powiedzieć, to, że ma procesor o ciupinę lepszy, bo to tak naprawdę nie jest dużo lepszy procesor. Ma Snapdragona 695 i to jest jednostka nieco lepsza. Natomiast tak poza tym, no cóż, powinien działać, tak? 128 Dokładnie. flesza i 6 giga RAMu, aparat 64 megapiksele, ale na razie warto podchodzić do tego telefonu po prostu z pewną taką ostrożnością i do specyfikacji w szczególności, dlatego że tutaj rzeczy się mogą jeszcze pozmieniać. Co prawda, bateria raczej nie, procesor raczej nie, wyświetlacz raczej nie, ale szczegóły, tak? Wygląd też na pewno nie, a ten jest No, dosyć wygląd też. poprawny. I to jest telefon już o niebo lepszy od tamtych Nokii, o których wcześniej wspominaliśmy. Czy Tak, serię zdecydowanie. telefonów, no to nie porównujemy, bo to nie ta kategoria, ale ten smartfon, no już ma jakiś sens, tylko że kurczę, znowu w tym momencie cena jest nie taka, tak? Więc HMD musiało być sobą i coś sknocić. Jeżeli ta cena się potwierdzi, no to nie będzie to jakoś szczególnie okazyjny zakup w odniesieniu do specyfikacji. Jakby ten telefon, powiedzmy, był za 1,499, to ja bym powiedział, że ma bardzo dużo sensu. Nawet jeszcze trochę mógłby być tańszy. Natomiast no, przy cenie Wiesz, ponad 2000, to znowu to się nie skleja, nawet pomimo tego, że on jest wytrzymały, tak? no tutaj zazwyczaj, tak jak przy produkcjach HMD, znaczenie ma mieć w ten znaczek Nokia na obudowie. I to Jasne. jest właściwie rzecz, na której bazuje wszystko. Sorry, musiałem tu rozmieć, bo mnie irytowało to rozmycie po prostu. Pracuję w tej chwili na zupełnie innej kamerze, zresztą myślę, że widać i po prostu nie łapało to rozmycie kompletnie. Dobra, nie przejmuj się. No, mówię tak, no mam bardzo takie
No nie, jakoś moim zdaniem coś bardzo złego się dzieje z Nokią pod skrzydłami AMD i to nie jest od wczoraj, nie jest od przedwczoraj. Są ostatnio plotki, słuchaj, że Dwa, Nokia trzy coś lata. zamierza sama robić, tak? No tak, wypuścili interfejs, ta właściwa Nokia, zmienili logo się, żeby chyba się odciąć od tej dawności. Nie wiem, ale tu to, no były tam jakieś plotki, nawet o jakimś smartfonie, kurczę, ale to jest tak pisane palcem po wodzie, że No zresztą więc właśnie. ja się nie spodziewam już żadnego powrotu Nokii, już na pewno nie powrotu Nokii do dawnej świetności, bo to Senevrati. Nokia miała niesamowitą infrastrukturę, naprawdę. Ilość biur projektowych, ilość ludzi pracujących A, nad kolejnymi nie. smartfonami była po prostu ogromna i oni tę infrastrukturę stracili. W tej chwili właściwie jedyna rzecz, którą mogliby zrobić, co robi większość producentów tego typu, to po prostu znaleźć jakiegoś Chińczyka, który robiłby im smartfony. Z tym, że tutaj znaczenie miałaby jakby kontrola techniczna, tak, tych smartfonów, na takiej zasadzie, że musieliby wiedzieć, co to jest. I Nie, no nie, no pozostaje chyba im tylko atakowanie za patenty. Przykopali BBK, przykopali Oppo, przykopali on tam jeszcze OnePlusowi na niektórych rynkach, no i to jest cała Nokia teraz. No, smutno tak, to. i ja sądzę, że te plotki o powrocie Nokii są bardzo mocno przesadzone. Nawet Nawet jak jeżeli Nokia jest wróci. dobry, to. O ile pamiętam, to oni wyskoczyli chyba z tabletem na samym początku, kiedy sprzedali rzeczywiście markę dla telefonów. I na MWC myśmy widzieli tablet Nokii, który był jeszcze niby tabletem Nokii, chociaż chyba robił go też już ktoś inny. Natomiast w tej chwili szanse na to, że Nokia zmartwychwstanie, marne są. Marne Żadne. są. Ja bym powiedział, że żadne, nawet nie marne, żadne. W Chinach premierę miało Vivo i78 Plus. To jest kolejny niestety klon smartfonów, które niektórzy znają i lubią, a niektórzy trochę mniej. Są zmiany, dlatego że w odróżnieniu od tych modeli, które do tej pory jakby widzieliśmy podobno, to jest aparat na przykład 50 megapikseli plus dwójka i 8 megapikseli z przodu. Snapdragon 695, także widzicie, że to też nie jest najwyższa półka. Fajny smartfonik do mania. AMOLEDowy wyświetlacz jest fajnym plusem, tak? 120 Hz, no i stabilizacja w tym głównym aparacie No i optycznym. stabilizacja, tak. No, może ładowanie 24-watowe 44-watowe jeszcze. ładowanie. No. Także Zobaczcie. jest na razie u nas, nie ma go i być nie będzie pewnie pod tą nazwą, jeżeli się pojawi, to pod jakąś inną, ale nie ma co płakać, dlatego że, tak jak mówiłem, mamy klony tego smartfona na naszym rynku, w związku z tym stosunkowo łatwo będzie znaleźć. W Chinach od 970 po 1200 z groszami ten telefon kosztuje, zależnie od pamięci. Można mieć albo 8, 12 RAM-u, 128, 256 wewnętrznej, czyli tak zupełnie typowo. I ten telefon też tak zupełnie typowo wygląda. Teraz się zrobiła moda na dwa wielgach na obiektywy. Bez względu na to, co tam w środku siedzi, jaka matryca, no to są dwa takie wielkie ciemne krążki z tyłu, żeby A niewiele. ludzie się w końcu przyzwyczają do tego, że to wielkość tych szkiełek nic nie mówi o jakości zdjęć po raz kolejny. Dokładnie, wtedy będą musieli biedactwo wymyśleć coś nowego. Nawet dzisiaj taki telefon widziałem. Marka wiele wam nie powie, bo to marka Lawa. Ona u nas jest zupełnie nieznana. O samym telefonie też nie będę wam zanudzać, bo musicie sobie najlepiej po prostu kliknąć, jak was to zainteresuje. Natomiast sobie zobaczcie obrazek. Ten telefon z daleka wygląda, słuchajcie, jakby miał peryskopowy teleobiekt. Oni tam wsadzili, tam jest dodatkowa dwójka i VGA. Po prostu Także ten jeden z dodatkowych obiektywów ubrali w prostokącik. Z daleka wygląda wow, jak flagowiec z teleobiektywem peryskopowym. Jak ktoś się zna na rzeczy, no to będzie myślał, że to diabli wiedzą, co to jest, a to jest taniutki smartfonik z 5G. tak, i Chińczycy, i Hindusi są specjalistami już w tej chwili od Tak, no i pokazywania więcej niż jest w środku. także będą w ten sposób, w tą stronę będą kombinować, co no, mnie czasami niezmiernie bawi, no szczególnie jak jest wielki obiektyw, a tam dwójka do rozmywania tła siedzi, albo nie daj Boże jeszcze coś gorszego. To jest kreatywny marketing, podobnie jak przy tym rozszerzonym ramie, tak? Jacek, no każdy chce mieć fajny, jeszcze lepiej drogi telefon, żeby było widać, że mnie kurde stać.
Znaczy, poprawia cię No. wyglądający na drogi, tak? Tak, wyglądają, no w tym sensie, że każdy chciałby mieć drogi, ale nie każdy może mieć, więc kupuje taki, który wygląda z daleka na drogi. Idziesz z takim telefonem, sąsiad patrzy z dala przez płot i widzi, on ma telefon z tym peryskopem, co pokazywali na YouTubach. O, to go stać, skąd miał pieniążki, ciekawe, nie? No tak to działa i to się okazuje, że nie tylko u nas, bo tak jak Jacek słusznie wspomniał, to głównie Chiny i Indie tak kombinują w tą stronę, także no, nie Tak, no tylko my. bo lawa jest marką indyjską, a właśnie wspomniał podobnie, czekaj, wybacz się, poprawię, bo też ktoś ostatnio Maćka w newsach poprawiał, że Maciek nie wie, co to matryca, co obiektyw, a co aparat. Trochę mi ręce opadły, bo ale Adaś mówił o obiektywach, a tak naprawdę miał na myśli szkiełka przykrywające obiektywy, No, tak? Bo to nie są przepraszam. obiektywy, na wszelki wypadek po prostu mówię. No dobrze, że poprawiasz, bo faktycznie tu masz rację. Chodziło mi o ramkę aparatu, oprawkę. O. Tak, ale jakby No tak, większość no ludzi wie, o co ci chodziło, a ja tak, wiesz, no, ale myślę, że ci, którzy nas oglądają, dla to czepiaczy. raczej myślą i wiedzą, o czym mowa. Druga premiera, która nie jest jeszcze premierą oficjalną, to jest Oppo A98 5G z takim symbolem CPH2529. I też właściwie nie do końca jest o czym mówić. Jedyna rzecz, która mnie w tym telefonie zdziwiła, to jakość wyświetlacza, bo tam jest co prawda TFT, ale LTPS-owe. W związku z tym ma 120 Hz i podwyższoną ilość kolorów. Jest Panda Glass podobno na ekranie, taka, która ma chronić przed zarysowaniami. 64 megapiksele, 32 z przodu. Tam poza tymi 64 ma jeszcze dwie dwójki, czy średnio istotne. I ładowanie 67-watowe ma być w tym smartfoniku baterii 5000 mAh. I też właściwie nie bardzo jest o czym mówić. Smartfon w skórze wegańskiej pomarańczowej. O Jezu, w skórze wegańskiej. I czarny. I czarny. Ja to po prostu mam taki polewy. Skóra z weganina. Masakra to jest, ale no znowu kreatywny marketing. No nie można napisać, że to jest z plastiku, bo nie wypada, tak? Plastik jest BB, ale skóra wegańska to już jest cacek. Nie, materiał skóropodobny, albo sztuczna skóra, albo chociaż No, sztuczna skóra też nie brzmi dobrze. ale to by było prawdziwe, tak? Bo to oddaje istotę rzeczy. Czym to tak naprawdę jest? Imitacja skóry, plastikowa imitacja skóry. No, można napisać, że jest to wysokiej jakości tworzywo. Tak, o, prawda? Przepraszam. Przepraszam, o, no prawda. Albo na przykład można je opisywać w ten sposób, że nie pozostają na nim odciski palców. W każdym razie nie widać na nim Dałoby odcisków się to palców, tak? przekuć fajnie, nie? No. Nie potłuczę się. Słuchajcie, nasz telefon się nie rozbije, jak upadnie na plecki, ponieważ te plecki są super wytrzymałego tworzywa, na którym nie zostają ślady paluchów. Kurczę, jakie to praktyczne, aż boli. No, no, można, można. Kurwa, Ja ojejku. mówię, producenci powinni nas zatrudnić gdzieś w działach marketingu kreatywnego po prostu. Bylibyśmy dwoma dyrektorami kreatywnymi i podpowiadalibyśmy, co jak opisywać. No a później by wszedł pan kierownik odmiennej urody i powiedział, nie, to się u nas nie sprzeda. Wy Tak, jesteście w powiedziałby więcej, więcej, więcej. Zadziałało raz, więcej, gorzej, zadziałało drugi, lepiej. piąty, dziesiąty, ale ma być więcej. I wymyślcie dla tego jakąś fajną nazwę, dla tego tworzywa. Bo to jest zwykłe tworzywo, takie nie jak się butelki do picia robi, ale wymyślcie jakąś fajną nazwę, no to ciach, wegańska skóra i... Plastik zwyczajny z odciśniętym rzucikiem. Znaczy, to musi być plastik trochę trwalszy, oczywiście, bo to musi wytrzymać jednak ciapanie rękami. Ale nadal jest to plastik po prostu z odbitym Wiesz, wzorkiem. ja bym się tak nie nabijał z plastikowych butelek do picia, bo ostatnio widziałem na YouTubie filmik, jak gościu zrobił lewarek do samochodu z takiej butelki. Także da się. I wytrzymała skubana, co ciekawe. Ale no wróćmy do smartfonów. Kolejny smartfon, który tak naprawdę chyba nadal czeka jeszcze na oficjalną premierę, bo nie widziałem, on się chyba na początku maja pojawi, to Poco F5 Pro. No Jął. tylko, że też już o nim wszystko wiadomo, łącznie z renderami jest dostępny, tak, dosyć dużymi. W związku z tym mogę was zaprosić na Są kartę, zdjęcia na żebyście żywo. weszli i pooglądali. Ponad 5000 mAh z ładowaniem też 67-watowym. Przy czym tutaj jest bezprzewodowe jeszcze i to jest dosyć fajne, bo jest 30-watowe bezprzewodowe ładowanie.
AMOLED 6,67 to jest też dla średniej półki charakterystyczna. Rozdzielczość jest dosyć fajna, bo 1440 na 3200, czyli 2K, tak? I 120 Hz odświeżanie, bo to i chyba dynamiczne, to chyba też jest LTPS, ale to nie jestem pewien. Tak, aparat 64 z optyczną stabilizacją, więc też fajnie. Ósemka szerokokątna, tam jeszcze jest dwójka do makra, to chrzanić to, bo to jest mało ważne. Jest IP53, czyli taka ochrona przed zamoczeniem podstawowa. Do tego budowa błyszcząca, chyba raczej tworzywo niż szkło, no bo to jednak musi być niedrogie stosunkowo. To wiadomo, że POCO zawsze musi balansować ceną i na czymś oszczędza, żeby dać coś lepszego, chociażby właśnie ekran czy tą optyczną stabilizację. A no i znowu tutaj mamy do czynienia, ja sobie powiększam zdjęcie z zagrywką, że jeden z aparatów, oczywiście ten najmarniejszy, udaje peryskopowy. O, to też sobie zobaczcie na zdjęciach, bo akurat to doskonale widać. To stosunkowo prosto zrobić rzeczywiście. Jeżeli się zna design marki, jeżeli się widziało flagowce, to oczywiście sugeruje, jakby tam był peryskop. No dokładnie. Nawet ceny, słuchaj, wyciekły. Co prawda są to ceny z Paragwaju i powiem ci, że nie mam zielonego, jak to ma się do naszych, ale wyglądają całkiem legitnie i całkiem prawdopodobnie, więc ten F5 Pro będzie kosztował 2,227 za 8,256 w Paragwaju, a za 12,256 2,380 wychodzi. No to No macie co mniej to jest? więcej wielkości, no 530-575 dolarów. No to są te równowartości z tej paragwajskiej tam walutki, ale mówię, no ciężko mi się odnieść, bo akurat nie jestem specjalistą od rynku paragwajskiego, wybaczcie. Wydaje mi się, że to jest mocna średnia półka z kilkoma Taka no. kompromisami, tak? No jest Także ósemka z plusem Snapdragon, także to też no, jest niebiedna rzecz, tak? Nie jest tak. najnowszy procek, ale nadal mocarny, więc no taki fest średniaczek. No. Wydaje mi się, że może być fajnie. Jakby u nas dali dobrą cenę, to może być dobre. To może być dobre. Ciekawostka kolejna z Chin to jest Nubia. Nubia, ona jest Z50 Mountain Live. Ja powiem szczerze, że nie oglądałem tego smartfona z bliska, w związku z tym ja nie wiem, czy on się różni od głównej wersji, od Z50. Czy ty zwróciłeś może uwagę na różnicę? Coś Nie, znalazłeś? Na pewno niestety ma ciężko mi. AMOLED 6,67, tak? Full HD, 144 Hz, Snapdragon 8 generacji drugiej. Także widać, że to jest jakby odbicie pełne flagowca. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty 64 plus 50 i plus 16 z przodu, tak to wygląda. I ładowanie 80-watowe. Nie, mówię, próbuję tu znaleźć coś, czym on się różni, ale no zabij mnie. Ja nie wiem, czy on jest jakiś tematyczny na przykład, czy no diabli wiedzą co. Boję się, że to i tak do nas nie zawita, więc nie ma o co kruszyć Bo kopii. wygląda tak naprawdę bardzo podobnie i ja powiem szczerze, że różnic nie widzę. Może po programowaniu, może jak jakieś drobiazgi są. Jest Nie to, mam pojęcia, powiem szczerze. teoretycznie może ten rzucik na pleckach coś robi, ale kurczę, no Widzę, nie że wiem. jest tylko w jednej wersji, to chyba jest tematyczny w jakiś sposób smartfon, dlatego że on jest tylko w jednej wersji 256 plus 12 RAM. Kurczę, I może to ktoś jakby. wie, to niech napisze w komentarzu, bo może ktoś, nie wiem, zna te tam lokalne modowe zwyczaje, bo to podejrzewam, jakaś modówka będzie, ale nie chcę się spierać. A on ma na tej tylnej, nie wiem, czy sugerującej poliwęglan, ma tam wyciśnięte Urban Outdoor. No Także więc właśnie to mi tak coś, że tak mi, no bo mówię, no ten rzucik ma trochę inny niż jest na zwyczajnych. A już była taka wersja z jakimś tam. A, na rok królika była. była. Zresztą No, bardzo ale to fajna. też było na tej samej zasadzie zrobione. Damy plecy. Jedna rzecz z Polski, która wyskoczyła, Hammer Energy X. Na razie mamy bardzo szczątkową specyfikację. To jest smartfon z Helio G25 IPS-owym wyświetlaczem HD z plusem. Czy w zasadzie, no tak, no to jest HD z plusem, tylko to jest to HD z plusem 720 na 1440. No Jest tak, to Corning jest gra. Gorilla Glass trójka. I to w zasadzie tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na kartę chyba.
Ja go mam w testach, ma eSIM-a, ale ciekawie realizowanego, bo żeby korzystać z eSIM-a trzeba włożyć specjalną, dołączoną do zestawu fizyczną kartę. Bo on ma normalnie dwa sloty na nanoSIM, Tak, ma prawda? normalnie, ma hybrydowe gniazdko, czyli ma dual SIM plus microSD. Niby jest to telefon wytrzymały, wzmocniony, ma te wszystkie certyfikaty, ale plecki są wykonane z błyszczącego tworzywa. Tak mi się to zupełnie nie klei tutaj. No cóż, dowiecie, będzie recenzja, ja wam zrobię z tego telefonu recenzję, ale no nie chcę spoilerować, nie chcę im interesu rozwalać, ale Widać, że chyba cię lekko rozczarował. o Jezu, wiesz co, rozczarował to mało powiedziane. No, dowiecie się z recenzji, ale już się chyba domyślicie, Spuśćmy jak będzie werdykt. na razie zasłonę milczenia, Tak, o. poczekajmy na recenzję od Adasia. Natomiast ja mam do wspomnienia jeszcze dwa modele, które w tym tygodniu mi wyskoczyły, co prawda w przeciekach na razie znowu, ale wyskoczyły. I to jest Google Pixel 7a, który jest z renderami już i ze specyfikacją, zapraszam też na kartę do obejrzenia. Wiadomo. I drugi smartfonik, który wyskoczył, a nie, ten drugi to w zasadzie nie jest przeciek, tylko to jest pewność. Marka Vico, pamiętacie jeszcze markę Vico? To była taka w Europie francuska marka, znaczy ona się nazywała francuska, tak? Tak, ja też nie. Natomiast była to tak naprawdę marka chińska, dla której telefony produkowała z kolei marka Tino. Ale dobra, już nie mieszam. Znaczy właściwie będę mieszał dalej, bo pod marką Vico, moi drodzy, w Chinach wyszedł Huawei HiEnjoy 65G. Znaczy on się nie nazywa Huawei. Nazywa No nie, się może. HiEnjoy 65G i on wyszedł pod marką Vico, Ale po żeby co? mieć 5G. Można, można. No i Amerykanie mogą ich cmoknąć w pompkę teraz za przeproszeniem. To znaczy przynajmniej na rynku rodzimym, Na razie, dlatego przynajmniej że na razie, no tak. no i ewentualnie bliskich pokrewnych, dlatego że na Europę to oni tego raczej nie rzucą. No nie ma Ja opcji, poradzili sobie. nie wiem, czy myśmy mówili o tych takich pleckach fajnych na Huawei, które Nie. zapewniają 5G, bo w Chinach jest, słuchajcie, firma współpracująca chyba z Huawei'em. Ciężko to znaleźć jakby, bo, no bo nie ma materiałów tak naprawdę, nie ma źródeł. Ale jest taka firma produkująca, całkiem fajne zresztą, całkiem fajnie wyglądające obudowy, plecki do smartfonów Huawei, które mają antenę 5G. I smartfony tam flagowe kupowane z 4G współpracują z tą obudową, z tymi pleckami, także mają również Chińczycy 5G. Fajna rzecz. Można, można. Można. No i to chyba tyle, co na ten tydzień. Ja wam jeszcze tylko zasygnalizuję, że zaraz na początku maja będzie nowa Motorola. Także coś tam o niej pewnie napiszemy, opowiemy, ale to opowiemy wam w kolejnej tygodniówce, żebyśmy mieli o czym No i porozmawiać. nie wiem, jak my. Aha, my piątego mamy. To piątego może będziemy. Może się uda. Jakbyśmy nie byli, to trudno. Jak będziemy, to nas oglądajcie i tyle. No i Dzięki, że oczywiście zaglądajcie wpadliście. na kanał, bo tam się coś pojawi po drodze, nie? Nic nie sugeruję oczywiście, ale coś tam się pojawi. Wielkie dzięki, że wpadliście. Miłego weekendu majowego. Mam nadzieję, że mieliście możliwość Majówki wzięcia słonecznej. urlopu. Oby wasze kiełbasy były idealnie przypieczone, piwo zawsze zimne, a dziewczyny zawsze gorące. Tego wam życzę. Na zdrowie. Cześć. Cześć, cześć.